Witam serdecznie. Dobry wieczór. Co się stało? No myślę, że dzisiaj był bardzo ważny dzień dla Polski, ponieważ mamy na listach ruchu społecznego, to jest bardzo ważne, kolejną osobę, która działa na rzecz budowy społeczeństwa. Nie działacza partyjnego, nie aparat partyjny, ale osobę, która wydaje mi się skromnym moim zdaniem, która wiele zrobiła, żeby zmieniać Polskę. No dzisiaj dobrze, Polska jest inna niż zaczynając swoją działalność. Bo na inny pan nie jest. I wie pan, że żeby pan został posłem, to ten ruch poparcia Palikota musi wejść do Sejmu, a wtedy, podobnie jak kiedyś Platforma, na pewno się przekształci z ruchu obywatelskiego w partię polityczną, więc wie pan, do jakiej wody pan wchodzi, bo jest pan już wiele lat w życiu publicznym. Oczywiście, to będzie... Jest pan niewinną świeżynką. To na pewno będzie ruch polityczny w przyszłości i mam nadzieję, że takim się stanie po 9 października. Z tym, że te postulaty społeczne są polityczne. Wszystko, co nas otacza dzisiaj, jest polityczne. Jak zobaczymy na dzisiejsze ruchy społeczne, to tak naprawdę ich postulaty są przede wszystkim polityczne. Tak, na przykład ruch kobiecy domaga się parytetów, domaga się liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, domaga się równej płacy. To wszystko jest tylko i wyłącznie do rozwiązania za pomocą instrumentów prawnych przyjmowanych przez parlament. Więc żeby kobiety były na przykład równo traktowane w Polsce, potrzebna jest ich reprezentacja w polskim parlamencie. Na mnie to nie interesują. Równouprawnieniem kobiet rzadko. Niestety. W ten sposób, żeby kobieta, z którą się umawiam, nie była zbyt za równouprawnieniem. Tak? No dobrze, albo na mnie, szczerze mówiąc, jak płachta na byka, działa właśnie takie stwierdzenie u wielu osób, tak, że startuję do Sejmu, ale ja to w ogóle jestem apolityczny, bo ja uwielbiam takich kandydatów do Sejmu, którzy mają odwagę powiedzieć, że w Sejmie jest władza. I po to tam idę, żeby wziąć kawałek tej władzy, a ona jest mi potrzebna, żeby zrobić coś dobrego. To mam nadzieję, że pani dzisiaj nie będzie uwielbiała, ponieważ ja oczywiście, że idę do Sejmu, żeby zdobyć władzę. Po to się idzie do Sejmu, żeby mieć tę władzę, ten jeden z 460 głosów, który będzie decydował o przyszłości Polski. To jest naturalne. Ktoś, kto idzie do Sejmu, żeby z tej władzy nie korzystać, żeby mądrze nie rządzić tym społeczeństwem, żeby mieć pensję, marnuje głos. I na takie osoby na pewno nie warto głosować. A jak pan ocenia swoje szanse, gdyby ruch Palikota wszedł do Sejmu? No ja jestem przekonany, że zdobędę ten mandat. Proszę zobaczyć, kto startuje z mojego okręgu wyborczego. Takim prawdopodobnie największe starcie będzie między mną a Leszkiem Millerem, byłym premierem, który, jak obiecywał Grzegorz Napieralski, jest już przeszłością polskiej lewicy i raczej na listach nie powinien się znajdywać. Ale to lekcja numer jeden. Politycy nie dotrzymują słowa. Będzie się pan musiał nauczyć kłamać. Ja dotrzymuję słowa. Być może nie jestem jeszcze rasowym politykiem. Być może w Sejmie takich rzeczy się uczą. Ja jak na razie jestem odporny, jestem szczery. Zresztą proszę zobaczyć, moje odejście z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej było podyktowane solidarnością z kobietami, które próbowano zepchnąć na dalsze miejsca moim kosztem. Ale szczerze, co panu przeszkadzało właśnie w tym czwartym miejscu? No bo to nie jest takie złe miejsce. Wielu posłów by chciało. Nie, oczywiście to jest... Wtedy pewnie dostanie sporo głosów, więc pewnie by pan wszedł. Pewnie nie, ale to nie jest złe miejsce. Ja się całkowicie zgadzam z tym, że przeszkadzało mi to, jak potraktowano Wandę Nowicką, Bo w nią się umówiono, tak? Tak. Później nie dotrzymano słowa. Później to miejsce przysługiwało Agnieszce Grzybek z Partii Zielonych i dowiedziałem się, że Agnieszka Grzybek zostanie zrzucona z listy i w zamian ja dostanę to miejsce. Agnieszka Grzybek jest moją przyjaciółką, mam duży szacunek do jej działalności, nie wyobrażam sobie, że mógłbym zrobić taki numer mojej przyjaciółce. No to jaki problem ma SLD z kobietami? Bo to dziwacznie. No tak, ale teraz kobiety są traktowane w SLD jak taki kwiatek do kożucha. Ten kożuch jest taki wyleniały, stary i tak dalej, ale kwiatek przy takim kożuchu wygląda całkiem nieźle i takie kwiatki są potrzebne. Proszę zobaczyć, jak mało jest tych kwiatków, a jak mało prawdopodobnie tych kwiatków znajdzie się w polskim parlamencie. Dobrze, a u pani Kota się pan nie czuje trochę, przepraszam, ale jak listek figowy, bo ja oglądałam jakąś tam konferencję i pan Palikot się chwali, no tu będziemy mieli transwestytę, tu będziemy mieli geja, tu będziemy mieli coś. Pomyślałam sobie, Boże, brakuje jeszcze tylko kobiety z brodą. Tak jakby po prostu zbierał ludzi stanowiących mniejszości
I chwalił się tym, tak? Że zastanawiam się, czy jak okaz się pan... Ale to wydaje mi się, że to jest wartość tej partii. To też był jeden z argumentów, który mnie przekonał do tej partii. Mało jest w Polsce partii, które są tak różnorodne, które stawiają na różnorodność. My jesteśmy różnorodnym społeczeństwem. Co jest złego w tym, żeby osoba transpłciowa kandydowała do polskiego parlamentu, jeśli ma doświadczenie społeczne, jeśli ma doświadczenie polityczne, a Anna Grodzka, która kandyduje w Krakowie z pierwszego miejsca, ma takie doświadczenie. Czy jesteśmy różnorodni, to ja bym polemizowała. Jak to zależy, czy pan pójdzie pod pałac i posłucha, czy pan posłucha w knajpie, ale to 30... po północy. To wszystko zależy, czy w Warszawie, czy na wsi. Tak? No, ale to właśnie pokazuje, jak jesteśmy różnorodni. Warszawa jest inna od tej wsi. Prawdopodobnie mój okręg wyborczy różni się bardzo od Warszawy i tak dalej, więc jesteśmy różnorodni i na tą różnorodność Janusz Palikot postawił jego ruch. To jest coś wyjątkowego na scenie politycznej, dlatego mnie jako działacza społecznego to bardzo przyciąga. No. Zaraz jeszcze zapytam, ale to już po przerwie, która się zbliża. W jakich kierunkach będzie pan działał? Bo sądzę, że jeden kierunek obrona praw mniejszości seksualnych to jest trochę za mało, jak na posła trzeba na tę pensję zarobić. Ale jeszcze zadam jedno pytanie, bo jeden poseł nic nie zdziała. Tak naprawdę zawsze potrzebuje pan umiejętności budowania koalicji, zbierania wokół siebie grupy ludzi. I czy pan to w Sejmie będzie potrafił? Bo nigdy nie był pan w Sejmie. Odpowiadam teraz czy po przerwie? Teraz. Krótko. Krótko. Proszę zobaczyć na dotychczasową moją działalność. Ja zbudowałem w Polsce olbrzymi ruch. 10 lat temu niewyobrażalny był taki ruch jak dzisiaj wokół kampanii przeciw homofobii. To jest kilkaset osób, które działają we wszystkich miastach wojewódzkich, a także poza tymi miastami, w grupach lokalnych, które są niezwykle aktywne. Dzisiaj jest to całkiem inna jakość niż kiedyś, więc dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że jestem bardzo koncyliacyjny i potrafię współpracować. Poza tym znam też osoby z wielu partii, z wieloma tymi osobami współpracowałem przez wiele lat, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie naprawdę robić bardzo fajne projekty. Wszystko jest możliwe, nawet to, że wrócą do nas Państwo po króciutkiej przerwie. Bądźcie z nami.